w rozmowie z pewnym znajomym. Rozmowa była dość intensywna, żeby nie powiedzieć, że trudna do przeprowadzenia. Ja broniłem swoich argumentów, on bronił swoich argumentów, natomiast doszliśmy do wspólnego wniosku. Przyznaję, że częściowo ja zmieniłem swoje zdanie, on zmienił swoje zdanie, ale wniosek mi się szalenie spodobał i ten wniosek chcę wam przekazać. Nie będę opowiadał całej rozmowy, gdyż to trwało bardzo, bardzo, bardzo długo. Wymagało bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. A wiecie, że czas to pieniądz i dlatego chcę wam powiedzieć w sprawie pieniędzy, żona i pieniądze. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że kupowanie kobiecie tego, co ona chce, jest po prostu grzechem z punktu widzenia związku. Jeżeli się kobiecie kupuje to, co ona chce, to to jest grzech, gdyż ta kobieta zaczyna się interesować rzeczami, a nie partnerem. I dlatego kupowanie kobiecie z miłości wszystkiego, czego ona chce, to jest grzechem. I to powoduje trudności w małżeństwie, gdyż ta kobieta traci zainteresowanie swoim partnerem, a zyskuje zainteresowanie przedmiotami. I dlatego bardzo często się też tak zdarza, że ten facet stara się swoją kobietę uszczęśliwić poprzez kupowanie jej różnych rzeczy w nadziei, że on, zaspokajając jej potrzeby materialne, posiadania 324 par butów, 737 bluzeczek i tak dalej, że w ten sposób on spowoduje, że ona będzie go kochać. Tak się niektórym facetom wydaje i oni bardzo chętnie poświęcają ogromną ilość czasu na pracę po to, żeby tym swoim kobietom dać najcudowniejsze buciki, torebki, biżuterię, perfumy i te kobiety chodzą i pachną i niestety, ale nie są szczęśliwe i dlatego kupowanie kobiecie wszystkiego, czego ona chce, jest grzechem. Do tego wniosku doszliśmy, ale uwaga, doszliśmy też do drugiego wniosku, że skoro istnieje grzech, to istnieje tak samo dobry uczynek. I co jest tym dobrym uczynkiem w stosunku do żony? Okazuje się, że dawanie jej własnej uwagi, a to wcale nie jest takie proste, panowie. Wcale nie jest takie proste. Dużo łatwiej dać money, 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 money. Tak.